Uśmiech. Gina zrzutka na jedzenie. Jesteś taki piękny. A pani nie kradnie. Gdzie jest mama? Pola, pola. Jest. To jest nasza właśnie kanapa marzeń. Że moi drodzy, to nie jest godzina trzecia w nocy, jest po prostu nawet nie 19, ale mamy jesień, uwielbiamy jesień, w ogóle dzień dobry. Właśnie wybieramy się do Warszawy, także zaczynamy vloga takiego, zobaczycie co w nim będzie. Ale chciałabym nawet moi rodzice, drodzy kochani, Katarzyna, Remigiusz. Chciałabym tylko się zapytać, czy wchodzicie ze mną w układ, czemu? A jaki? No, to jest ryzyk fizyk. Oho, z tobą to nie, proszę. Z tobą to jest zawsze ryzyk. No proszę, tak? Dobrze. Jeżeli w kuponach McDonalda nie będzie kupowano frytki, to podjedziemy do McDonalda. Okej? Okay? No nie wiem, nie wiem. Czy tu ostatnio widziałem pająka? No tato, no! Czekajcie, no, czekajcie. Nie wyjdzie z auta. No nie ma. No i nie ma kuponów, nie ma frytek. Wygrałam, moi drodzy. Jem sobie moje ulubione tu for you frytki, kurczak burger, sos słodko-kwaśny, ale nie jestem jakaś super szczęśliwa, ponieważ walczę z minuty na minutę, aby nie zwymiotować. Przepraszam, ale mam chorobę lokomocyjną. Uwaga, właśnie jechaliśmy windą, która się zacięła. Zatrzymała się w miejscu. Szkoda, że nie wisieją ci miny. Przecież ja już nigdy nie będę jechała tą windą tak samo. No srakę. Właśnie zaczynamy w każdym razie nasze zakupy. Nasz pierwszy cel to? Ika? Chusteczkę poproszę. Nasz pierwszy cel. Obi, tak to się robi! Ja jestem głodna. Pani wysiada. Pani wysiada. A pani nie kradnie. Oj tam, oj tam. Ja, moi drodzy, pytająca się, gdzie są drzwi? To są drzwi przede mną. Miałam już mówić tutaj z mamą, że dno dna w tym sklepie, ale jednak się wróciliśmy. Kupiliśmy pierwszy zakup. Tak, tutaj mamy taką, no nie mogę zdradzić koloru, ale mam trudnik farby. Uśmiech. A to odwróć się. Możemy się śmiać przez maski. Kolejny zakup. Jest to karnicz, mogę wam zdradzić, koloru białego. Wow. O, niemożliwe. Myśmy teraz wyrła i powiem wam, że panowie są bardzo nikumaci i naprawdę trzech w ogóle nie mogło im nie pojąć. Czyli nie, żebym ja była trudną osobą, prawda? Nie, nie, nie. Ale w ogóle podchodzę do panów i się pytam, są panowie może wolni? Macie może jakieś plany na wieczór? Ja mam mój rozległy bufecik, nie ma nikogo oprócz mojej mamy, więc nie mam maseczki, jak to jest, spokojnie. Wybieramy klamki, u mnie dom oczywiście będą złote klamki, bo to jest burżuazja. Oczywiście. No i proszę bardzo, szybki pieniądz, pięknie. Złotówka do złotówki i będę milionerem. A za tę złotówkę to kiedyś bym mogła kupić sobie hot doga w IK, ale teraz zmienili, jest tylko za 2 złote z dodatkami, które są niedobre. Tego ryzyka zawsze bez. Agata! Jesteś taki piękny. Mama! Żadna mama nie reaguje. To i macha. Macha nadal? Gdzie ona jest? Ale macha. Obstawialiśmy, że gdzieś leży, już na łóżku i śpi. Teraz przed nami kolejny i najlepszy cel, czyli... hot dog. Okay. Halo, zostawicie te telefony? Idziemy. Idziemy. Halo! A, przyłapany. Kochanie, szukamy ci, gdzie można, czy tam damy radę, no, no, to jest, czy nie. Złotówka z wózka i mamy hot doga, prawie. Gina zrzutka na jedzenie. Wow, ale tata się żarnął, to na razie najwięcej. Wiecie, jaki jest widoczny skutek korony? Taki, że nie można dawać sobie samemu kyczupów, ile cię chce, tylko oni sami dają i tak oszczędzają. Tam to było żołazja, moi drodzy, po hot dogu za 2 złote jeszcze takie jedzenie, jakiś krem, dupach się powrzewracało. A co? Tata wegański zestaw. Jak się czujesz będąc weganem? Jezus! Dziękujemy, kochani, proszę. Dziękujemy. Spoko, spoko. Jestem zmęczona. Za dużo. Ja myślę, że możemy wziąć. Uśmiechnij się. Jezu. Mamo, co ty tak wiedziesz?
Już mam dość. Tak jakby troszkę. Ja też, nogi mnie bolą. Chyba mnie szybko wykończyło, delikatnie mówiąc. Ktośmy zasadę, bo tam mówił żadnych mebli z Ikei, ale nasze słodkie oczka. Udało nam się przychwycić jedną rzecz. Dwie. Dwie rzeczy. Dwie. Dwie, na razie dwie. Dwie, dwie. Jak usia bawiącego się. To przepraszam, to zarobi. A buja się. Bujaj się, bujaj. 8, 9, 7. Jakby w domu światło nie miał. Stały klient. To ile żarówek. Jest już 20:30, a do 21:00 był sklep, do którego jeszcze chcieliśmy jechać. To jest Warszawa i do niego jest samej drugiej pół godziny. Także lipa, w ogóle już mi tak boli głowa i nogi. O Jezu, teraz w ogóle nic nie widać. O, jednak widać. A teraz jedziemy jeszcze po łóżko i później już chyba... Ciekawe, gdzie to łóżko się zmieści. Tyle, ja nie wiem, bo później szybka mamy... spożywka. Dla mamusi cukier i mleko. Do kawy. No. Tak się nazywa taniec. Jula? A to jest na 3. Jak ładnie, a też światło? Fajne, nie? Pierwsza rzecz ikejowska, którą dzisiaj złożyłam, tymi rękoma sama. W ogóle mam tak obrzydliwy posunął się na prawo, super. Jestem totalną maniaczką i naprawdę mam takie trosy na paznokcie, że to jest jakiś dramat. To wszystko zawsze dokładnie przeliczam co do śrubki i wszystko układam tak po kolei, oddzielam. I ja zawsze jestem właśnie przy składaniu mebli od śrubeczek, ponieważ Jezus, gdyby ktoś mi wysypał wszystkie woreczki na raz, by tego nie posegregował, to ja bym po prostu nie wiem, co bym dostała naprawdę. Lipa, bo właśnie potrzebuję śrubokrętu, którego nie mam. Ja się pytam, co to jest i ja mam nadzieję, że to nie był pająk. Jezu. Witam Was w dniu kolejnym. Ja nadal walczę z meblami, ponieważ wczoraj się okazało, że niby nie ma śrubokrętów. Jednak są. Ja myślę, że to był spisek, bo niektórzy chcieli po prostu już spać, a nie składać. W każdym razie zostałam sama i właśnie próbuję składać łóżko. Nie mam co, trzeba działać, ponieważ jutro jest niedziela niehandlowa i wszystko będzie pozamykane. Więc dzisiaj będziemy jeszcze robić to, co damy radę na mieście, a jutro w niedzielę będziemy jeszcze kończyć takie rzeczy stricte do robienia w domu. Proszę, nie wierz mi jeszcze przez chwilkę. Rodzice pojechali odebrać zamówienie, jakieś tam rzeczy do łazienki i chyba mam w sobie jeszcze drugi Ikei, ponieważ wczoraj nie kupiliśmy wszystkiego, co chcieliśmy, ponieważ nie było, było w ogóle mega, mega dużo ludzi i brakowało rzeczy. No i także w sumie tak to wygląda. Halo? No jak się zaszło, tam jest pomoc żadne. Ja pierniczę. Jedna śrubeczka jest przykręcona po prostu. Nie, no nadal jest krzywa, mama jest po prostu krzywa. O, co? No nie no, pierdzielę to. Czekuję, nie pierdzielę tego, ponieważ nie ma poddawania się. Stola. Masz kochanie, to jest twojego mieszkanka. Dziękuję, to za każdym razie? Super. Tak, no. Za rok? A jak? Cool, chciałam tego kwiatka. Proszę, tylko polił. No, ładny, podoba mi się. No, ładny. To mówi się twój. Pamiętam wszystko, co kupiliśmy w Ikei, ale pokażę częściowo. Także tutaj, moi drodzy, mamy kosz. Cudowny. Cena? Nie pamiętam. Bezcenny. Bezcenny, moi drodzy, śmietnik. Tutaj jest lampa bambusowa. Ona kosztowała akurat 200, ale jest cudowna, daje przepiękne światło i klimacie mi się to mega podoba. W planie jest właśnie dużo roślinek i dużo wikinowych rzeczy, więc mogę się doczekać, ale wam pokażę efekt końcowy, a z tym łóżkiem to się podałam, z tą śrubką nie dałam rady tego zrobić. W ogóle patrzcie, jak jest piękny dzisiaj. Jest w ogóle, patrzcie, jaka jest dzisiaj ładna pogoda i super widok.
Wygląda jak fototapeta. I tu jest jeszcze ta taka komoda Alex, bo ona ma bardzo dużo szuflad i ona kosztuje chyba 3 stóweczki? 4 stóweczki? Nie pamiętam, naprawdę nie wiem. Chyba 4 stóweczki mi się wydaje. Bo łóżko sobie tak stoi, mogę wam podać nazwę. Tak ona wygląda. My właśnie do Agaty mamy blazer, mamy ziuki, żeby było to, co chcemy stacjonarnie, w sensie, że w magazynie nie, to musimy czekać 3 tygodnie, a my z mamą jesteśmy w gorącej wodzie kąpanej, my nie tak możemy jest. Czekać. My musimy mieć już teraz natychmiast. Tak, dlatego wczoraj już prawie zamawialiśmy, ale ja szybko sobie oczywiście sprawdziłam detektyw i jest napisane, że niby tutaj ma być, więc zobaczymy. Jedziemy jeszcze do Iska, bo musimy kupić materac do łóżka i różne takie inne rzeczy, także... Także wczoraj nam się bardzo podobało i było piękne. Jak dzisiaj nie będzie od ręki, to na pewno znajdziemy coś jeszcze piękniejszego. Dokładnie. Bo my mamy tak, że nie musimy mieć jednej rzeczy. My musimy mieć to, co jest od ręki, po prostu. Teraz jest wszystko najładniejsze. Dokładnie. Dlatego najgorzej będzie z kuchnią, bo ja nie wiem, jak ja się doczekam tej kuchni. Naprawdę, bo kuchnię robimy jakby na wymiar, więc co sobie poczekamy. A później idziemy do Oszołoma. Oszołoma idziemy. Do Juska. Agata, to powiem wam, że naprawdę drama. Trzeba chodzić jakimiś ślimakami bez ruchomych schodów. Nie rada. Za dużo ludzi, nie lubię jakieś tyle ludzi. Nie. Tata! Proszę. Ale to nie to znowu. Ale to jest chyba otwiera? O! Fajnie. I tu sobie możesz poszedł schować. Jest, moi drodzy, to jest nasza właśnie kanapa marzeń. Bierzemy od razu te poduszki. Jest hitem. Całe szczęście jest jeszcze dostępne. Ciekawe, jaka to jest żarówka. Oszczędna. Na jakie drzwi? Uwielbiam z tobą jeździć na zakupy. Oj, proszę bardzo. Tak. Tato, już mam dla ciebie lizaka. Mam nadzieję, że zrekompensuję to, co płacisz. Proszę. No tato, ode mnie. No to nie ten od ciebie. Ciekawe, kiedy się skapnie. Kupiliśmy moskitiery, nareszcie na pająki. Tada! I uwaga, dzisiaj zabieram moich rodziców na kolację. Niemożliwe. A co robisz? A do tego, do Ikei na hot doga. Nie, naprawdę, ja ci nie mam stałą kolację. Krzycz, magazyn Ikea. Agata meble. Tam, gdzie nie pojedziemy, bo mamy robotę. Nie. Składanie, śrubki, jak ktoś chce spać. Na jedzenie znajdziemy czas. Nie, jak ktoś chce spać na dobrym łóżku, to musi sobie go, jak sobie pościelnisz, tak sobie iść, tak się wyśpisz. O, coś mi padło. Co mnie tu ubiera w plecy? Nie, no weź sobie, weź. Nie, no weź, polisz sobie, no. No weź. No weź. Uprzytuję. Nasz samochód jest niezawodny i wracamy tak. My mapę machasz gdzieś tam, widać cię? Tak. Czy ktoś mnie widzi? Dokładnie tak wracamy, fajnie jest, ale przewozimy całą kanapę, także... To najładniejsze. Tak, to najładniejsze, która była od zaraz. No i totalnie. Są to krewetyczki, żeberyczka, kurczyczek, sejgunki i zupa krewetkowa. Jadłyśmy się bardzo najedzone. Ale chodź się zjedzą. Tam idzie jeszcze jedna ofiara. Ale w ogóle jak on idzie? Najedzona za idziemy do Agaty, tylko po to, żeby zobaczyć, jak nasza wersalka powinna być skręcona, ponieważ mamy troszkę problem. Teraz przyszedł czas na oszą. Halloweenowy klimat. Tata, w jakim jesteśmy sklepie? Oszołomie. Doszło, dokładnie. Jesteśmy oszołomami w Oszołomie. Gdzie jest mama? Mama! Nie wiem, że ta kobieta znowu jest. Kolejne zakupy IKEA. 6 zł konewka, pryski i warzy do kwiatów, bo ja teraz będę ogrodnik numer 1, 4 zł. I taka mata spoko, która kosztowała 15, ją się daje do szuflad, żeby się na przykład nie brudziła od kosmetyków i tak dalej. Chcę wam pokazać tęczę, ale już zaszła troszkę za chmura, była taka piękna podwójna. Ja zdążyłam zrobić zdjęcie, proszę. Piękna. Teraz tutaj wcześniej zrobiłam głosowanie, czy mam zostać, czy mam jechać do Rzeszowa, czy zostać w Warszawie. Wygrywa... Wracamy. Wracanie. Wracamy. Także proszę na Instagrama, to ważne decyzje podejmuję i patrzcie. Mam tutaj trawę, którą serio robimy. Niesamowite. Moje kapcie, które troszkę tutaj niestety się wybrudziły. To są wszystkie pierdowe, które teraz ustawiam. Będzie filmik taki jak organizacja komody, toaletki i tak dalej, także spokojnie, wszystko w swoim czasie. Mam tutaj mój ulubiony widoczek.